Ja na festiwalu rzadko bywałem, ponieważ mniej więcej wtedy się nakładało rozpoczęcie i trwanie tej naszej trasy jesiennej, która kiedyś się nazywała pomarańczowa, a teraz to nawet nie wiem, jak się nazywa za bardzo, jakoś listopadowa czy październikowo-listopadowa. Jak jeszcze w Muranowie festiwal się odbywał, to tam chadzałem, bo tam miałem jeszcze blisko z niecałej i jeszcze tej trasy pomarańczowej nie było. No jak sam mówisz, 35 lat, to na pewno trasy pomarańczowej nie było. Na początku to w hybrydach chyba w ogóle się tam odbywało jakoś tak. No jakieś takie stare czasy. Pamiętam, że byłem na festiwalu na takim francuskim filmie Dien Bien Phu o wojnie Francuzów z Wietnamczykami i próbowałem ten film potem zdobyć w ogóle w jakikolwiek sposób, żeby go jeszcze raz obejrzeć. Niestety tylko na festiwalu mogłem go obejrzeć. W każdym bądź razie no moja fascynacja kinem jest dla zainteresowanych znana. Natomiast no teraz się pojawiły te wszystkie portale z filmami różnymi. Ja się też troszeczkę przekręciłem w stronę serialową. A jaki serial pan ogląda? No ostatnio skończyłem Miasto na Wzgórzu, to jest ostatni, który widziałem. To jest z Kevinem Baconem film o Bostonie, o taka gangsterska strona Bostonu w latach 90. No Mindhunter teraz z tych ostatnich. No teraz jak tu tylko, jak o jakiejś rozsądnej porze wrócę, to co prawda nie jest serial, ale jest kontynuacja serialu, czyli El Camino. No to ja jestem zatwardziałym fanatykiem Breaking Bad i tak dalej, ale z kolei na przykład byłem teraz, no fenomenalna sprawa na Parasite w ogóle, taki koreański film, który jak ktoś lubi Quentina Tarantino, to nie wyjdzie zawiedziony. No oczywiście z pewnego razu w Hollywood, tu się trochę przyznam zawstydzająco, że zaliczam wszystkie filmy Patryka Wegi też, żeby potem wyjść z kina i po 5 minutach w ogóle nie pamiętać nic w ogóle, co się na tym filmie wydarzyło. Ale tak, dużo czasu poświęcam na oglądanie filmów. No i przez to cierpią książki i różne takie. Takie mamy czasy. Panie Kazimierzu, jeszcze nie mogę nie zapytać, bo jesteśmy dzień po wyborach parlamentarnych, a pan zawsze tak trafnie w swojej sztuce, w swoich tekstach umiał ująć jakby tą sytuację. Jakaś może krótki komentarz powyborczy? No to krótki komentarz. Jak przebiegną wybory, to każdy wiedział już sporo wcześniej. Nie, ja to chciałem tak, żeby jakaś po tych wyborach ruchawka się zrobiła, ponieważ wiadomo było, kto wygra. No to z ogromnym bólem serca, bo się nie wybierałem w ogóle. Nie wybierałem się, nie miałem nikogo po prostu, na kogo mógłbym z czystym sumieniem oddać swój głos. Ale się wybrałem, no i postawiłem głos tylko w tym celu, aby przewaga partii rządzącej była jak najmniejsza. Wtedy robi się bałagan i za 3 miesiące mamy znowu wybory i po prostu coś się dzieje. Ale chyba moje wysiłki na nic się zdały. Okej, panie Kazimierzu, jesteśmy na premierze filmu dokumentalnego, a w filmie fabularnym kto powinien zagrać Kazimierza? To powinien zagrać Kazimierza. No ja myślę, że... Pan wybrać ze wszystkich, polskich, i polskich, i zagranicznych. No to ten, Leonardo DiCaprio.